Cześć, jestem Marcin. Witajcie na kanale Warto Szkolić. Naszym gościem będzie dzisiaj Paweł Gruba. Ogromna przyjemność, Marcinie. Witam cię serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Cześć, Paweł. Pawła na pewno możecie poznać, poznaliście z pewnością w programie Hell's Kitchen. Jeżeli mamy tutaj osoby, które oglądały ten program, to kojarzą Pawła jako menadżera, który pojawiał się w każdym odcinku. Ale to oczywiście nie jedyna domena Pawła, bo od wielu lat zajmuje się gastronomią, jest ekspertem w tej dziedzinie. Paweł, może na początek jeszcze rozszerz naszym widzom, czym się zajmujesz oprócz oczywiście Hell's Kitchen, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy jakby widzowie nas poznali, no bo trochę się zmieniłem. Nic a nic. Nie, trochę zmarszczek doszło, jednak to te 5-6 lat już minęło od tego momentu, kiedy rzeczywiście ten program był nagrywany. Ogromna przyjemność oczywiście brać udział w tym programie. Dla mnie w tamtym momencie to była taka odskocznia od codzienności. Prowadziłem aktywnie wtedy jedną, później drugą restaurację. Natomiast ten taki dni nagraniowe, kiedy człowiek zostawiał ten wachlarz tych wszystkich kryzysowych sytuacji, tych wyzwań takich codziennych i rzeczywiście zaczynał wchodzić w ten całkowicie nowy świat. Świat, który jest z jednej strony nieukładany, niepoukładany, ale z drugiej strony rzeczywiście oparty o bardzo dużą, ogromną liczbę profesjonalistów, którzy pracowali przy takim programie, bo to około 150 osób, to może mało kto wie, ale tworzyło ten program. Ogromna hala, bo to dwie hale nagraniowe. W jednej hali była restauracja i to wejście do niej. Z drugiej strony było miejsce, gdzie oni spali, gdzie spędzali większość swojego czasu. Także zobaczyć to na własne oczy, rzeczywiście ogromna przyjemność i brać w tym udział z takimi profesjonalistami, jak jacy tam byli udział, to jest wydarzenie, które się pamięta na całe życie. To jak w ogóle tam trafiłeś? To może opowiedz, bo może to ciekawić oczywiście naszych widzów. Wiesz co, no był casting. Był casting najprzystojniejszego, najpiękniejszego. Nie wiem, mi powiedzieli, że nie powiedzieli co innego, bo jak mnie wybrali w pewnym momencie, to powiedzieli, że byłem taki najbardziej naturalny przed kamerą, a jednocześnie radziłem sobie dobrze z sytuacjami kryzysowymi. Bo ja pamiętam sceny, kiedy jakby wchodziłem w ten świat i ten taki finalny casting, kiedy była kamera, mi kazali patrzeć prosto w kamerę, jednocześnie z lewej strony były tam trzy osoby, z prawej strony dwie osoby. No i powiedzieli coś takiego. Mówi tam osoba z produkcji, mówi: Paweł, wyobraź sobie, że jesteś kelnerem w restauracji polskiej. I przychodzę ja, gość, i mówię ci tak. Mówi: dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Mówię: bardzo pana przepraszam, to jest restauracja polska, pizzy nie mamy, natomiast mogę panu zaproponować to, 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 to i to. Nie? On tak na mnie patrzy, ale ja chcę pizzę. Mówi: wie pan, jak ja miałbym panu wyserwować pizzę, to musiałbym mieć piec opalany drewnem, musiałbym importować produkty z Włoch, tak żeby ta pizza była najwyższej możliwej jakości. Dlatego proponuję panu, nie wiem, żeberka, które idealnie odchodzą, mięso idealnie odchodzi od kości, jest soczyste, delikatne, a jednocześnie podawane z tymi frytkami belgijskimi, które są kruche na zewnątrz i delikatne w środku. On tak patrzy na mnie i mówi: jak go wyprowadzić z równowagi? I mówi: pan się ze mnie śmieje! Ja mówię: nie, mój uśmiech jest wyrazem sympatii do pana. I tak cały czas było takie szturchanie lekkie, żeby zobaczyć tą taką prawdziwą reakcję. Ja oczywiście teraz opowiadam to z uśmiechem i z taką lekkością. Natomiast pamiętam, że wtedy to było dla mnie duże, bardzo duże wyzwanie, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. No ale udało się, na szczęście zadzwonili do mnie później i powiedzieli, że super, że fajnie wypadłeś, wchodzisz i zaczynamy kręcić. No i to było takie, pamiętam, długo chodziło to ze mną, takie uczucie radości i spełnienia, bo rzeczywiście nie znałem Wojtka Modesta Amaro w ogóle przed kręceniem tego programu. Także to było dla mnie ogromne wyróżnienie, że udało się wejść i być tym menadżerem, czyli tą prawą ręką na sali. Super. Znaczy, jak tak się słucham, to z pewnością takim mocnym twoim atutem, i nie każda osoba to ma, to jest umiejętność opowiadania o produkcie. No bo jeżeli ty opowiadasz o tych żeberkach, opowiadasz o tych frytkach, no to powiedzmy sobie szczerze, no to chodzi, żeby je zamawiaj lunch. Nie, żeby o nich zamarzyć, za chwilę je zamówić w tej restauracji czy u tego kelnera. To jest no pewnie bardzo istotny element każdej pracy kelnera czy menadżera. Tak. I to z pewnością posiadasz. Druga rzecz, no różnych klientów pewnie ma się z restauracji i jeden jest bardziej wymagający gość, inny mniej, a ten spokój, opanowanie, to
to jest chyba klucz, jeśli chodzi o taką pracę. Z pewnością to ja tutaj już widzę, że posiadasz. Krótko się przedstawiłeś naszym widzom. To powiedz, mówiłeś o współpracy z tutaj szefem kuchni, Wojtkiem Amaro. No to powiedz, jak to wyglądała ta współpraca, bo jak się patrzy na program z Hell's Kitchen, no to on jest dosyć taki surowy. Tak mi się wydaje przynajmniej, jak patrzę się przez tą godzinę i widzę, że ma spory podsłuch wśród uczestników. No powiem tak w cudzysłowie, ma taki donośny głos i można się, być może uczestnicy się mogli go wręcz bać. Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce myślę, że wszystkie osoby łącznie z osobami z produkcji darzyły Wojtka Modesta Amaro bardzo ogromną taką szacunkiem i zaufaniem. Tak bym powiedział, że szacunek, który myślę, że nie do końca jakby trochę wiadomo, że te emocje, no one są potrzebne w telewizji, natomiast jakby sama postać jego i sam fakt to, co osiągnął jakby do momentu, kiedy był w Hell's Kitchen, powodowało to, że już ten szacunek miał na dzień dobry, tak? Już w tym kontakcie można było zaobserwować, jak on wchodzi, to wszyscy tam na niego się patrzą i rzeczywiście to jest takie coś niesamowitego, no tak? Bo to była postać, który w tamtych latach miał jako jedyny w Polsce gwiazdkę Michelin i długo to trwało, tak? Zanim dopiero później Kamastra i następnie Kraków zdobył tą gwiazdkę. Także to był proces taki, gdzie on rzeczywiście walczył o to wszystko i zdobył własną ciężką pracą. I jakby to spowodowało ogromny szacunek. No a te emocje, no wiadomo, to jest element taki, że one często są w przygotowaniu. Jakby jak wchodzimy na kuchnię gdziekolwiek, to nawet te najbardziej takie opanowane osoby w pewnych momentach, że tak powiem, no wychodzą z tych emocji i sobie nie radzą i często jest to przez krzyk spowodowane, ale często też no, ten krzyk ustawia odpowiednio pewne osoby. I oczywiście to dopasowanie jest najważniejsze, tak? No, ten krzyk był gdzieś tam na samym początku, ale później rzeczywiście z biegiem, gdzie każdy odcinek był następny, już ta komunikacja była trochę na innym poziomie i dużo lepiej się rozumieli bez tego emocjonalnego nakładu tych słów. Jasne. No i poza tym no, chyba można śmiało powiedzieć, że no, tego typu programy no, mają też chyba pokazywać swego rodzaju emocje, czyli wiele się może dziać podczas gotowania, podczas kręcenia każdego odcinka, no ale telewizję, widzów, no jednak te emocje no, chyba bardzo interesują, bo to też pokazuje tą ludzką twarz no, całej sytuacji, która tam się odbywa. Tak. Tam są emocje są prawdziwe i bez dwóch zdań. Ja pamiętam taką jedną historię, gdzie tego chyba nie było na wizji, ale gdzie mnie tak dopadły mocno negatywne emocje. Mianowicie pamiętam, jak było przygotowywanie na sali crepe suzette, czyli był taki naleśnik, można powiedzieć po francusku, gdzie się go przypala, jest flambirowanie, to wszystko jest takie bardzo mocno z tej strony wizualnej, pokazowej, efektowne niesamowicie. I pamiętam, że jeden z kucharzy robił ten crepe suzette i zapomniał wziąć z sobą papieru do wycierania. I ja idę, i miał taką trolę, na tej troli były dwa ognie. I na jednym zostawił włączoną patelnię. Mhm. I poszedł po to, żeby pójść po ten ręcznik gdzieś tam na kuchnię. Ja zobaczyłem, że on to zostawił i od razu poszedłem wyłączyć ten gaz. Natomiast nie wiedziałem, że jakby po to poszedł, żeby wytrzeć olej, który mu się rozlał na podłogę. Idąc, ja ten olej się poślizgnąłem. Poleciałem na plecy, jednocześnie ręką, jakimś dziwnym, niefortunnym ruchem, tą patelnię podrzuciłem do góry. Ona poleciała, spadła gdzieś tam obok gości, na szczęście obok gości, a wszyscy wiemy, że olej w kontakcie ze skórą to jest w ogóle tragedia i to, co się mogło wydarzyć, to było no, mocno kryzysowe. Na szczęście spadło gdzieś tam obok, nie? I pamiętam, że wtedy w sposób taki dosyć dosadny powiedziałem mu, co myślę o jego zachowaniu. I o tej nieodpowiedzialności, której tutaj dało posmakować na sali gościom. Możemy się trochę tego o to opowiadać, trochę z tego się pośmiać, ale gorzej by było, gdyby no, faktycznie zdarzyła się tego tragedia. Znany jesteś również w programie Hell's Kitchen. Ten, kto ogląda, to pamięta z dowcipów, sucharów, nazwijmy to, swego rodzaju.
Na pewno ta postać utkwiła w pamięci twoja, menadżera. Czy pamiętasz któryś z sucharów i mógłbyś podzielić się z naszymi tutaj widzami jednym z nich? No było ich sporo rzeczywiście. W pewnym momencie to był taki fajny element programu, bo rzeczywiście przyjęły się te suchary. Ja nawet nie pamiętam już jaka jest jakby, skąd to się wzięło, jak to się zapoczątkowało, kiedy był ten pierwszy, tak. To był pierwszy, czy ty byłeś pierwszy? Nie. Jak on zaczynał, to ja wtedy chyba jeszcze w kołysce byłem. Ale tak. Nie, on jest tym mistrzem. Ja mogę tylko mu tam buty czyścić. Pozdrawiam oczywiście pana Karola. W tej kwestii. Natomiast taka ciekawostka. Pamiętam, jak Wojtek mnie pytał, tak zawsze w pewnym momencie pytał i tak czekał, nie? Czekał z tą taką miną poważną i tak czeka i nagle pyta: Pawle, czy jesteśmy gotowi? A ja mu powiedziałem wtedy: szefie, jesteśmy tak gotowi, że nawet Agnieszka Radwańska będzie pytać, skąd szef wziął taki serwis. I pamiętam, że wtedy go mocno zgięło. Tak. To było takie dosyć śmieszne. Ale dużo było takich lajcikowych, typu gotowy niczym zupka chińska na wrzątek, czy jak miś zakopany na niemieckich turystów na zdjęcie. Więc jakby takich elementów było dużo i rzeczywiście to powodowało ten uśmiech. I to o to chodziło, tak? Żeby ta druga strona tego telewizora usłyszała i powiedziała, uśmiechnęła się i wpłynęło to na jej emocje. Tak. Ja myślę, że jak tu też część widzów ogląda inne programy i jest jakiś stały punkt programu, dajmy na to, daliśmy tutaj tą familiadę i Karola, to w tym przypadku, w twoim pewnie część widzów oczekiwała, kiedy będzie ten sucher i czekała na niego. Myślę, że tak to wyglądało. To powiedz w takim razie, no bo trochę czasu już minęło, od kiedy byłeś w tym programie. No jak potoczyły się w takim razie dalej twoja kariera i czym się obecnie zajmujesz? Wiesz co, no dużo się nie zmieniło po tym wszystkim. Ja pamiętam, jak się skończyła edycja, to byłem wicedyrektorem hotelu. I jakby takim chyba przełomowym elementem było dopiero jak wtedy dwóch moich kolegów, którzy się tam poznaliśmy na konferencji, zaprosiło mnie do współpracy. Pamiętam Piotr i Marcin zaprosili mnie do współpracy w firmie, w której jestem do dzisiaj i to już chyba trwa 6, może i to było wcześniej troszeczkę. Natomiast no, jesteśmy cały czas jakby wspólnikami, jeszcze mamy teraz trzeciego, Waldka. I tworzymy firmę, która robi analizę finansowe nie tylko gastronomii, ale przede wszystkim gastronomii, ale generalnie branży usługowej, gdzie albo dedykowany menadżer, albo dajemy narzędzia ku temu, żeby policzyć swój biznes od początku, od poszewki aż do samego końca i co jest bardzo ważne, w czasie rzeczywistym każda osoba, która z nami współpracuje, wie na jakim etapie jest w swoim biznesie. I to jest chyba to, co mi dało najwięcej, znaczy na 100%. Oprócz tego no, współpracujemy już, sam wiesz, chyba ze 3 lata albo i nawet więcej, gdzie realizujemy szkolenia, głównie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. To działa bardzo dobrze. Kolejne miesiące są bardzo mocno zapełnione, także tutaj jest, no, myślę, że ogromny sukces. Z jednej strony, no, tak jak wy to obrabiacie, z drugiej strony to, że ja jadę do klienta i on później wraca z referencjami, to jest chyba takie najprzyjemniejsze. Rzeczywiście to fajnie działa i dobrze się współpracuje. Tak. No bo to tutaj że warto podkreślić, że skupiliśmy się mocno w dzisiejszym odcinku na programie Hell's Kitchen, natomiast Paweł no, jest ekspertem w dziedzinie gastronomii, zarządzania restauracją, na pewno może pomóc i pomaga na co dzień naszym klientom z jednej strony ogarnąć ten trudny biznes, bo śmiało można powiedzieć, że restauracja to nie jest łatwy biznes, to jest bardzo trudny biznes, trudny też do policzenia z pewnością. Tak. Pomaga zbilansować tak koszty i zbilansować cały proces, by był on po prostu dla samego przedsiębiorcy, bo to jest najważniejsze, zyskowne. Poza tym oczywiście to, co już potrafiłeś i pokazałeś naszym tutaj widzom, jak sprzedawać, jak rozmawiać z gościem, no to też jest istotne. No oczywiście doświadczenie menadżera też pomaga, więc z pewnością w szerokim polu możesz pomóc restauracjom i nie tylko, jeśli chodzi o tutaj pracę. Biznesów jakby restauracje otwierają wszyscy.
To, czy to jest ktoś, kto wcześniej prowadził, nie wiem, był kosmetyczką, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, czy z innej strony, nie wiem, z czego gdzieś tam trawniki się na tym dorobił, czy był budowlańcem, czy prowadził jakiś transport. Jakby doświadczenie pokazuje, że wszyscy otwierają ten biznes, sugerując się takim prostym przelicznikiem, że kupujesz, nie wiem, pierś z kurczaka za te 4,50, a sprzedajesz za 26 zł i to jest taki biznes życia. Nic tylko otworzyć i to będzie się samo gdzieś tam nakręcało. To jest nic bardziej mylnego. Jest to bardzo, bardzo trudny i skomplikowany biznes. Biznes, który opiewa na niesamowitą liczbę faktur w danym miesiącu, gdzie wszystko trzeba przeliczyć, gdzie taka standardowa restauracja na przykład ma, nie wiem, 300 indeksów od właśnie przypraw po jakieś różnego rodzaju mięsa i jakby trzeba te ceny kontrolować w danym miesiącu. Raz kontrolować, a później dobrze wyliczyć cenę sprzedaży dania w karcie, tak? Gdzie ten food cost, czyli koszt produktów przed obraniem zmienia się cały czas, tak? Ewaluuje w danym miesiącu, gdzie wchodzi sezonowość. Z drugiej strony potrzebujemy jakby tych ekspertów na sali, tych przedstawicieli handlowych, kucharzy, żeby to sprzedali w odpowiedni sposób. I to jest, i jeszcze wiedzieli, co mają sprzedać, tak? Bo nie wszystko w karcie się opłaca dla tej restauracji. Jedne rzeczy są lepsze, drugie są gorsze, więc jakby trzeba wybrać te, które się najbardziej opłacają finansowo. I później ta powtarzalność, to dopasowanie do gościa, te elementy, które są gdzieś tam dookoło, tak? Czyli ten klimat, ta temperatura, muzyka, powitanie, ten przebieg całej wizyty gościa. Jest ogromna liczba elementów, o której bardzo często ludzie, którzy otwierają restauracje, nie zdają sobie sprawy. I no niestety, często to się kończy kryzysem, mam nadzieję, że chwilowym, po to, żeby później powstać i jakby, żeby ta restauracja się udała, ale no niestety często to się kończy fiaskiem. No i wtedy trzeba zapukać do teściowej po, nie wiem po co, czyli po kredyt, po wsparcie. Nie, ja chcę wcześniej. Aha. Ja bym się chciał pojawiać wcześniej. Nie, to jest ten moment taki ostateczny i bardzo nie lubię tego momentu, bo jest nerwowo i ja chcę się pojawić wcześniej. Czyli najlepiej w dobrze funkcjonującej restauracji, żeby działała jeszcze lepiej, albo w ogóle na wstępie, żeby dobrze wycenić pewne rzeczy, tą strukturę utworzyć i tak dalej, te wszystkie elementy, które mówiłem wcześniej. A to, co powiedziałeś, to taka ostateczność. I tam jak najrzadziej, bo niech nam się wszystkim wiedzie jak najlepiej. Słuchaj, Paweł, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dużo dowiedzieliśmy się na temat Twojego udziału w programie i dałeś już swego rodzaju zalążek tego, o czym będziemy mogli rozmawiać w kolejnych odcinkach. W związku z tym zatrzymamy się na tym etapie. Podziękuję Tobie. No oczywiście naszych widzów zapraszam na kolejną część, bo w tej właśnie kolejnych częściach będziemy opowiadać o tej specyfice pracy w restauracji i w restauracji. Z jednej strony, jak nią zarządzać, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, no jaka jest rola kelnera, menadżera, no i kucharza też z pewnością. O co dbać, o czym pamiętać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na kolejne odcinki.